Moje pancerne oddziały. Super. Ale się tarcza przydała. Przynajmniej trochę many zużyje na nas. Co się dzieje? Dobra. To tak. To widzieliśmy. Tutaj idzie do zamku. Tak naprawdę za dużo co się nie dzieje. Tu jest jeden wróg. Okej, czyli jednak. Gdzie? Tu. Wej. Kilgor, wróć. I proszę bardzo. Jeszcze mogę sobie zajść. Na przykład siedlisko behemotów kupić. No. Tylko jeden na razie, ale później będzie czterech. I tyle. O, kolejna prosta walka. Dobra, rozpoczynam. Spowolnij ich wszystkich. Co się tam ponawrzucam? Dobra, tym czekam na razie. Hops. Ktokolwiek strzelający? Nie. Dobra. Wzmacniamy. Overkill totalny. Nice. 188 punktów obrażeń. Biegusien. Zaraz będziemy przy nich. To dobre. No i tyle. Znak świętości. Chroni przed klątwą. To chyba sensowniejsze niż przed zapomnieniem. Zamiast czego? Szczęście i morale? Atak i obrona. Ta. Czy ktokolwiek tak naprawdę na tym zyska? No, to na przykład tutaj tak jakbyśmy mieli... trzech... No... trzech więcej. Trochę słabo. Oczywiście czasami może uratować życie. Dobra. Pokombinujemy w taki sposób na razie. Dobra, to ten pokonany... iść tu? Nie. Idę do podziemi znowu. Genova. Grota cyklopów. Aha, tutaj jest już Shiva też. Wiesz co? No to chodź w takim razie tu. A nagasz? Jabarkas! Równie dobrze mogę go po prostu zwolnić teraz. I nająć kolejnego? Co nie jest złym pomysłem. Dobra, jak tam Gekon? Siedlisko behemotów, grota cyklopów. Dzień piąty. Dobra, biorę ptaki gromu. Super, trzeba poczekać. Shiva. Aha. House the Gab. Rozum się skojarzyło z kebabem. Od razu głodny się zrobiłem. No dobra, Shiva musi też uciekać. Gekon zostaje tu. No i tyle. Ta. Mhm. Okej, czyli zielonych jest tutaj sporo. Trzeba się z tym liczyć.
Ale najpierw trzeba załatwić problemy w podziemiach. Bo z podziemi jest dojście wszędzie. Super. Dobra, tu jest kralionka. Genova może lecieć po prostu tak jak Hamidło ostatnio, omijając bez mówienia cześć. I co, Gekon? 14 tysięcy jest niby. Nawet. Okej, mogę iść dookoła. Niewiele da, ale może jeszcze coś zobaczę. No to dobra. Szybko trzeba skoczyć do podziemi. Mam nadzieję, że trochę tu zbudował nowych rzeczy. Sala Valhalla. Nie, no dobra. Tak czy siak, trzeba tutaj wziąć... Kryształów brakuje? I tyle. Okej, lepszy wilczy wybieg. I co tylko się da, kupuję. No, na razie jeszcze się nie spukałem, ale już jest blisko. Jeszcze 1000? No i tyle. Dzień 6. To tak czy siak, zaraz będę kupował. Cóż. No dobra. A właśnie, tutaj mogłem ulepszać. Aha. Dobra. Jest Zubin. Nie ma nikogo? Nie ma. Tutaj też, tak? Tak. Dobra, no. Aha, okej. Dobra. Wygląda obiecująco. Tylko trzeba będzie się zaopiekować zielonymi. Siwa. No dobra, Manticory. A to coś nowego. Dobre. Tyle. O, jak miło. Wizja, zniszczenie okrętu, osłabienie, błyskawica, którą już mam. To co, jeszcze jeden poziom? Brakuje klejnotów. Coś z tym da się zrobić. A poza tym tutaj nie skupiono nic. To co? Mam trochę tego? 3. Ile potrzeba? 8. Jeszcze 3. Mhm. Dobrze! Miejski portal! I klonowanie! Nieźle! Tylko czy Kilgor jest na tyle mądry? Jest mądry. Nice! Jeszcze tura? Czemu tura? Już się teleportuję! To gdzie? Tu? Tutaj może być. Morgenheim. Tak. No! Potem mogę się przeteleportować do tamtego miasta, jeśli coś na 5 poziomie też będzie ciekawe. No i jazda! Nagle czuję, że wygrałem. Tak. Okej. W sumie mogę zrobić sznureczek bohaterów, którzy będą po prostu w jedną turę zawijali
tu i tam do ulepszenia. Ale mogę też tego nie robić, ponieważ i tak czuję, że to nie jest nam potrzebne. A raczej niezbędne. Sal Valhalli. Czemu nie? Tutaj też. Teraz już mogę być rozrzutny. Coś nowego. Ulepszenia bez sensu. Lepiej forty. Ogrów. I nie tylko. Dobra. Aha. Już zaraz będziemy go mieli. Na widelcu. Tydzień kondora. No dobra, wiecie co? Ja tutaj nie będę wydziwiał. Zagarnę ten house kebab. I lecimy do podziemi. Żadnego bohatera na straży. Next. Rusz się. Dobra. Już odblokowany. No. Znowu. Spowolnienie. I tak. Komu? A, może być. Czekaj. Gryź. I tyle. Co my tutaj mamy? Salę Valhalli wezmę. A moment. Co jest do kupienia? Są roki! Są cyklopy królewskie! Jest dzień pierwszy. Salę Valhalli mogą poczekać. No. Najpierw cyklopy. Potem ptaki gromu. Potem murukowie. I teraz behemoty, jeśli się da. Da się. No i dobitka z ogrów szamanów. Piękne ogrzyldy. Lecimy. Kragmor, tak? Lost Hold, no tak. Cześć. A, poczekam sobie. Jeszcze magia wzrasta. Dobra, to co? Czy nowo może pozajmować coś? Albo też odkryć, może ktoś jeszcze się kryje oprócz kralionki. No, zobaczmy. O, Siarencja. Zawsze dobra. Dobrze. A tutaj w rogu? Pusto. Wóz zapewne odwiedzony przez kogoś. Jedynie wóz tutaj jest. I rzeczywiście, ktoś zatroszczył się już o jego dobytek. Dobra. Tu jest teleport i teren na południu, którego nie widzieliśmy. Dobra. Gekon. Tak? Tak, wraca się. Też nie ma większego znaczenia tak naprawdę. I tak będziemy się teleportowali Kilgorem. Dzień pierwszy. Aha. Super, 80 sztuk złota. Dobrobyt. Dobra, to co? Tyle. Ta. O! Co się dzieje? Tam skarby nam zwinął. Ach,
Blisko, blisko. Zubin. Okej. Kilgorze? A, może coś tutaj jeszcze da się. Sprzedawca artefaktów. Nie. Wciąż klejnotów brak. No dobra, jedziemy z nimi, tyle. Generalnie największy problem AI to jest to, że za bardzo rozdziela jednostki. To się dzieje głównie dlatego, że nie ma planu, co robić dalej. Takiego dobrego. I widać, jak to się kończy. Dobra, to co? Rozpoczynamy. Spowolnionko, standard. Mogę poczekać. Coś też ustrzelić. O, jak miło. Tak. Jeszcze. O, proszę bardzo. Tak myślałem. Dostaliśmy piorunem. Przyda się wzmocnienie. Najtrudniejsze jednostki pozostały. Damy radę? Dało. A tym razem już trzeba się szykować na ostry pogrom. Jak widać, nasi wrogowie nie byli przygotowani. Stoicki obserwator. Zwiększa sokoli wzrok. Jak dobrze, że tego nie masz. Nice. Nie spodziewałem się, że kopalnia złota tutaj jest. Tą też oczywiście trzeba przy... Fuck! Co ja zrobiłem? Ile on ma? A ja byle czym! Obronię się. Proszę bardzo. Okej, tyle. Jest szara. Będzie kamień wiedzy. A tu? Aha, wybrzeże. Dobra, tutaj jest przejście. O, to trzeba zabrać ponownie. No i tak. To jest północ. O, opuszczona kopalnia. Bezzwłocznie. Teraz Girdi jeszcze. Tym razem 30. Świetnie. Dobra, to nie ma co kupować. Lecimy. No, już odwrót. Dobra. O, Genova, mistrzyni łucznictwa. Dobra, tutaj jeszcze widać, o, drzewa, niezbadany teren. No i najprawdopodobniej budynek do ogrów. Kryształowa grota. Okej. O, może być... Uch, a to? Nie wiadomo. Dobra. Siarka. Dużo tej siarki, mało klejnotów. Brzmi jakby ktoś tam... w tle jęczał. O, Fort Ogrów. Czy tutaj ktoś jest poza tym? Nie ma. No dobra, Geon. Co tam nam szkodzi? W końcu i tak Kilgor może się teleportować. Świetnie. Portal żywiołu ziemi? Nie. A co tam tutaj? To co? Tu? Gdzie on jest? Pomiędzy. Jeszcze jeden jest na północy. Tyle widzieliśmy.
No i oczywiście na południu. Brązowy. Aha. Whatever. Dobra. Czyli Kilgor teleportuje się tutaj. House the Gab. A moment. Tu jest mniej jednostek. To lepiej tu. Morgenheim. I można na przykład ulepszyć gniazdo na urwisku. Tak. Proszę bardzo. Ach, orkowie nieulepszeni. Ha, zawsze ptaki gromu się weźmie. Dobra. Kilgorze? Tak. Morgenheim. I oczywiście behemoty. A tak poza tym nic, tak? Tak. Wej. Mistrz logistyki. Łucznictwa też. Okej. Dobra. Jak przyjemnie. Więc. Och. Huh. Gdzie ty idziesz, jabarkasie? Mam 15 tysięcy, to trzeba w takim razie kupić ile tylko się da w tym zamku. Żeby jakiś opór stawić. Salvalhalli? Nie chcę go wzmacniać. Więc tak zostanie. Dobra. To ja tutaj zostaję. Mhm. Dobra, mam tym razem kasę. Akurat na gobliny niepotrzebna. Same chętnie rwą się do walki. Dobra. 180! Dobrze. I teraz jeszcze Gird. Tak. Ci już siebie cenią bardziej. 63 sztuki. Podobnie jak ci. Przy czym tutaj są ulepszeni. Garnizon grupa. Nie wierzę. Mój crack hack. Ze swoim atakiem. Dobra, na razie tutaj czekam. I tak, tutaj też. 6000 mam jeszcze. Można by coś ulepszyć. Fort kupić? Po co? Bez sensu. Za to Akademia Wojny? Przyda się, prędzej czy później. Salvalhalli? To nie w ostatnim, jeśli już. Podziemny tunel, duży warsztat. Nie. Lepszone koszary goblinów? Tak jak mówiłem, ulepszeń nie opłaca się już kupować. Tak mogę się przeteleportować. Tak jak zawsze. Dobra. Mhm, tam sobie zabierają. Czyli już tutaj blisko jest. Jabarkas. A jak sytuacja tutaj? Gdzie ten crackhack? Pojawia się i znika. Chyba tutaj jest. Zaraz zerkniemy. No i tu. Zieleń błyszczy. Czyli na północy. No dobra. Jak tam? Terek tutaj jest. Crackhack musi się jeszcze gdzieś tu ukrywać. Przyjdzie na niego kolej. Dobra. Generalnie zielony jest przyciśnięty, więc mogę grać na czas. Znaczy iść sobie gdzieś, coś może zajmować i liczyć na to, że on sam przyjdzie do mnie, no bo musi. Albo do brązowego, ale tego bym się nie spodziewał. Na szczęście oni też się bierżną nawzajem. Dobra, to tak. House the Gab.
Ha, zapraszamy do tanga. O, ciekawsza walka będzie.